Arabowie mają pełne prawo mówić, no, my tutaj mieszkamy od przynajmniej dwóch tysięcy lat, to jest nasza Ziemia, rozumiemy, że Żydzi mają kłopoty, no ale dlaczego mają te kłopoty rozwiązywać na naszej Ziemi? Żydzi mówią, to była nasza Ziemia, myśmy przez 2000 lat się z niej nie zrzekli. Dlaczego mamy być krzywdzeni? Tylko z tego powodu, że kiedyś zostaliśmy pokonani. Tutaj nie ma dobrych i złych. Tu się zderzają dwie uprawnione racje. No, oczywiście jednym ze sposobów na rozwiązanie konfliktu uprawnionych racji jest kompromis. Tak, Siadamy do stołu, negocjujemy. Tutaj ja ci ustąpię tu, tutaj ja ci ustąpię tam. I taką próbą kompromisu była rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Lake Success z listopada 1947 która Palestynę mandatową dzieliła na dwa państwa, arabskie i żydowskie.